Tak, chcecie zobaczyć ze mną gameplay nowego dodatku do Forzy Horizon 4 z klockami Lego? Dobrze. Minecraft! Tak mi to trochę przypomina Minecrafta, a wam? Zaraz. Dinozaury były już przecież w Hot Wheelsach, czy nie? Co oni tak na te dinozaury się wzięli? Lego Wally, tak się nazywa ten świat tutaj, w którym będziemy grać, tak? To jest prawdopodobnie wstęp, jak pobierzemy sobie ten dodatek, będziemy mieli do niego dostęp, no to tutaj będziemy sobie mogli... To będziemy musieli wszystko razem przejść, tak? To ten początek, takie intro do tego świata. McLaren. Znaczy, wiem z czego im się wziął pomysł na ten gameplay, na ogólnie Wally i tak dalej, ten świat, bo jakiś czas temu ktoś zrobił z klocków Lego Bugatti Chirona. Kojarzycie to? No, już oglądajmy. Nie mogę sobie tego wyobrazić. O, mamy jakieś przyspieszacze. Czekaj, czy było tak w Hot Wheelsach? Co to jest? Tam coś lata, jakieś UFO czy coś. Horizon is unable to confirm or deny the presence of unidentified flying Lego objects. That information is classified. Tak, te obiekty tutaj co są na poboczu, chyba będzie można wszystkie niszczyć. I one się tak będą klockowały. Mamy dziwny dźwięk przy tym niszczeniu tego. Tak. Zwróćcie uwagę na to, że mamy lotnisko, na którym normalnie startują samoloty. Ciekawe, czy będzie można się z nimi zderzać, czy coś. Jakby... Chyba jest tak, że zobaczcie, z tego samochodu, którym ktoś tutaj jedzie, odleciała jakaś część. Ciekawe, czy one będą mogły się na przykład całkowicie popsuć. Wszystko się rozpiernicza na takie klocki. Ej, taki trochę Minecraft, co? Jakie dziwne. Wszystko się klockuje. Cheap. Okej. Ale widzimy, że mamy tylko trzy samochody jak na razie, nie? Pewnie będzie ich więcej później. I mini Don Cooper. The Lego Speed Champions Mini. Not so mini anymore. Wszystko się fajnie na klocki rozpada. Co? Na dachu wylądował. Mamy zamki z piasku z klocków. Dużo hopek, dużo jakby... Tak, to jest takie intro do tego świata, nie taki wstęp. Kwiatki się nawet rozwalają na takie klocki. Chmury kwadratowe są, zobaczcie, ten świat już jest taki całkiem przerysowany, nie? O, uwaga! O, widzieliście to? Tutaj mu odleciał kawałek zderzaka, nie? Także samochody mogą się tu jakoś psuć. Śmiesznie to wygląda. Dziwny dźwięk tego.
Aha, tam coś poleciało. Wszystko można. Znaczy dużo rzeczy można zniszczyć. Nie wiem czy wszystko. Duchy! Siedem biegów w Mini Cooperze? Osiem biegów? Zobaczcie. Co jest? Ja pierniczę. Czytałem wasze komentarze pod moim ostatnim filmem, gdzie sobie przeglądaliśmy zwiastun tego dodatku. Dzisiaj sobie zobaczyliśmy kawałek gameplayu. I odbiór wasz jest bardzo pozytywny. Niektórym się nie podoba, innym się podoba. Właśnie tutaj Kuba mi powiedział, że jest 5-minutowy gameplay. Właśnie chciałem sobie obadać jeszcze. Ciekawy jest, jak będą się klocki rozwalały na przykład. Masz małego z klocków Lego? No, małego znaczenia. Tak, Mini Cooper. Czekam na twoją reakcję. Zrób zlot samochodu z klocków Lego. Będziemy mogli zrobić zlot. Tego się nie spodziewałem. Ja się trochę spodziewałem, no bo przecież w Forza Horizon 3 mieliśmy już ten taki hardkorowy dodatek z Hot Wheelsami, prawda? Też był taki przerysowany, też były dinozaury i taki chyba wzór, że najpierw wychodzi taki dodatek, powiedzmy, normalny, nie? Tak jak w Trójce mieliśmy, co my tam mieliśmy? Chyba zimowy był dodatek, nie? Że tam mieliśmy jakieś góry, zima była i tak dalej. A później mieliśmy właśnie Hot Wheels i wygląda na to, że przyszłe Forzy też tak będą miały. Mam nadzieję jednak, że ta Forza Horizon 4 będzie dłużej rozwijana, bo jest naprawdę bardzo fajna. Szkoda by było jakby zostawili tę grę na poczet jakiejś tam nowszej wersji, jakby było jeszcze parę dodatków nowych do tej Forzy Horizon 4, nie? Jak wejdziemy sobie w Microsoft Store, o jest, zobaczcie, Lego kosztowało chyba 80 coś złotych, tak? Zaraz wejdę w to i zobaczę ten dodatek Lego, bo mi się to cena pojawi, jak już to kupiłem, to mi się... Tak, o zobaczcie, 89 złotych z Game Passem, teraz Game Pass jest dostępny też na pecety, nie tylko na Xboxa, nie? I tak to wygląda. 90 zł trzeba za niego zapłacić, także całkiem dużo, powiem wam. Mam nadzieję, że będzie sporo oferował, tak? Nie wiem, czy będziemy mogli... Znaczy, nie wiem, czy tu chodzi o to, że będziemy mogli coś zbudować z klocków Lego, czy bardziej chodzi o to, że będziemy mogli stworzyć garaż pełen samochodów z klocków Lego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak? Można... Mogę sobie to już nawet zainstalować chyba. O, tak, już można pobrać. Nie wiem, czy będę mógł przetestować, jeśli mam wersję Ultimate i tak dalej. No ale to sobie sprawdzimy. Moi drodzy, zapraszam was na Facebooka, na streamy. Żeby oglądać na Facebooku, nie musicie mieć konta. Wystarczy, że wpiszecie sobie fb.gg/mówpoludzku i pojawia się wam się strona ze streamem. Możecie sobie oglądać. To jest akurat mój przeszły stream. Grałem sobie w Need for Speed Hot Pursuit z 2010 roku. Jeśli chcecie komentować i uczestniczyć w tym live'ie, to wystarczy, że zalogujecie się, zarejestrujecie się na Facebooku i będziecie mogli sobie oglądać. Jak wejdziecie na moją stronę, to tutaj po tej stronie macie harmonogram streamów, kiedy co będzie. Streamy na pewno będzie w czwartek, będzie stream z Forzy Horizon 4. Będziemy sobie ogarniać nowy dodatek, ale jest też zapowiedziany stream z The Crew, z Forzy na sobotę, z Forzy na niedzielę. Cały czas tutaj informuję, co się kiedy dzieje i tak dalej, więc wcale nie musicie zakładać konta, żeby oglądać, aczkolwiek jeśli chcecie uczestniczyć w streamie, co jest fajniejsze, no to warto sobie to konto założyć i oglądać. Zapraszam was, bo jest naprawdę fajnie kameralnie. No i co? Dziękuję wam, że byliście na tym filmie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.